Laureatem Nagrody Miasta Stołecznego Warszawy został pan Juliusz Kulesza. Pan Juliusz Kulesza. Pan Juliusz Kulesza, żołnierz Armii Krajowej, grafik. Autor kilkunastu książek o tematyce powstańczej, okupacji hitlerowskiej i Warszawie. Autor wielu haseł do Encyklopedii Powstania Warszawskiego. Odznaczony m.in. Krzyżem Walecznych oraz krzyżami kawalerskim i oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. No ta nagroda jest jakby udokumentowaniem i trafia w moje uczucia. To moją warszawskość. Jest taka jakaś sprawa, że to jest może dziwne, ale że człowiek czuje się obywatelem kraju i w jakimś stopniu obywatelem miasta, w którym żyje. I ten stopień jest bardzo różny, a u mnie właśnie ta warszawskość jest bardzo, bardzo wysoko procentowo. I teraz ja to widzę, cały ten 130-letni okres zabijania polskości, tożsamości historycznej jako gaśnięcie ogniska. Wygasało ognisko i teraz te kolejne powstania kościuszkowskie, listopadowe, styczniowe i nasze, to nie było nic innego jak dorzucanie ognia do tego zamierającego ogniska. Bo wtedy to znowu wybuchało. To działało jakiś czas, ale wystarczająco, że do następnego powstania. Pan porucznik ze wszystkimi swoimi braćmi, siostrami, którzy przeżyli powstanie warszawskie, jeszcze są żywym świadectwem tego, zasługują na wszystkie pałace, na wszystkie zamki najpiękniejsze w Polsce. W Warszawie jest jedyny wyróżniony pałac, Zamek Królewski, którym zdecydowaliśmy się obok sesji Miasta Stołecznego Warszawy poświęcić parę minut dla pana Juliusza Kuleszy i dać możliwość tego, żeby za państwa pośrednictwem te świadectwo jego i bardzo ciekawą zresztą spojrzenie na polskie powstania jako kroplówkę dla narodu polskiego, by móc przeżyć i tą polskość kultywować i o nią walczyć, no jest chyba jednym z wyjątkowych spojrzeń, których ja przynajmniej wśród powstańców słyszałem. Panie Juliuszu, bardzo dziękuję jeszcze raz. Ja dziękuję. Jeszcze raz dziękuję.